Gość Radia Bugoria. Studia w Nadarzynie, zlokalizowanego w Urzędzie Gminy Nadarzyn. Marek Karczewski, witam bardzo serdecznie. Naszym i Państwa gościem jest wójt gminy Nadarzyn, pan Dariusz Zwoliński. Dzień dobry, panie wójcie. Witam serdecznie Państwa. Za panem spotkanie z zastępcą dyrektora oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad i ważne sprawy i tematy omawiane zostały podczas tego spotkania. Ważne tematy, jeśli chodzi o kierowców przede wszystkim, bo temat wracający, temat Paszkowianki. Co z tą drogą? Tak, to był jeden z tematów, które omawialiśmy z panem dyrektorem Kwiecińskim wczoraj, zresztą na spotkaniu w Warszawie w Generalnej Dyrekcji. Paszkowianka jest bardzo ważną drogą, którą będziemy chcieli, żeby była realizowana. Oczywiście nie jest to zadanie Generalnej Dyrekcji, jest to zadanie Urzędu Marszałkowskiego. Na razie jak gdyby projekt Paszkowianki upadł, chcemy, żeby był reaktywowany. Mamy pełne wsparcie ze strony Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad i będziemy chcieli, żeby Paszkowianka jak najszybciej weszła po prostu, wyszła poza fazę projektowania, weszła do fazy realizacji. A w fazie realizacji jest za to droga krajowa S8. No tutaj niekiedy ta droga to droga trochę przez mękę. Zamknięte częściowo odcinki. No, czy tu są jakieś ustalenia, jeśli chodzi o harmonogram tego remontu? Tak, no dostaliśmy zapewnienie, że ciąg główny DK8 zostanie uruchomiony do końca tego roku. Mamy nadzieję, że wraz ze wszystkimi urządzeniami, czyli przejazdami, kładkami, tak się stanie, czyli jeszcze w 2018 będziemy mogli poruszać się w ciągu głównym. Pozostałe, że tak powiem, elementy drogi będą realizowane aż do lipca 2019 roku, kiedy ma się odbyć pełny odbiór. Faktycznie popularna S8, czyli Gierkówka, czy trasa katowicka jest, znaczy no, niesie ze sobą dużo problemów w tej chwili przebudowa tej trasy dla nas. Niedawno zostało zamknięte skrzyżowanie, zjazd ze skrzyżowania w miejscowości Rusiec, popularnie zwanym zjazdem koło Georgia. No, są tu duże utrudnienia, tak? Mieszkańcy naprawdę muszą pokonywać dodatkowe kilometry, do tego w korkach. Niesie to ze sobą dużo takich niepokojów społecznych. Ze strony gminy, oprócz tego, że rozmawiamy z wykonawcą i próbujemy tutaj uzyskiwać jak najwięcej ułatwień, to ze swojej strony również próbujemy organizować objazdy drogami lokalnymi. Tak dzieje się w przypadku Strzeniówki, gdzie staramy się udrożnić dojazd w kierunku centrum Ptaka oraz w Ruscu, gdzie w tej chwili trwają prace na ulicy Agrestowej oraz prace na ulicy Wojskowej w ramach gwarancji i będziemy chcieli udrożnić ten przejazd w kierunku ulicy Klonowej, która jest drogą powiatową, tak żeby ominąć korki w samym Nadarzynie. Przeczytałem też o tym, że pojawił się pomysł na stworzenie czegoś takiego jak tramwaj drogowy i to w pasie drogi krajowej numer 8. Jest to realne? Bo ciekawe to jest, przyznam. Znaczy ten temat to już jest temat przedwojenny. Kolejki, czyli transportu szynowego do Nadarzyna, a dalej w kierunku Żabiej Woli i Mszczanowa. Zaczęliśmy podnosić ten temat jako gmina Nadarzyn od około miesiąca. Głównym powodem tego jest to, iż chcemy wykorzystać sytuację, że rząd planuje budowę w Baranowie Centralnego Portu Lotniczego i będzie na pewno tworzona sieć połączeń, tym również połączeń szynowych tego dworca portu lotniczego z Warszawą, z aglomeracją warszawską. My się znajdujemy na dosyć takim trudnym terenie, ponieważ akurat Żabia Wola, Mszczonów, Nadarzyn, częściowo gmina Brywinów, gmina Lesznowola pozbawione są transportu szynowego. Był pomysł, żeby w trakcie przebudowy trasy S8 powstał szybki tramwaj,
który będzie poruszał się w pasie drogowym S8. Niestety plany, projekty tej trasy, przebudowy tej trasy tego nie zakładają. Natomiast ustaliliśmy wczoraj z generalną dyrekcją, z dyrektorem Kwiecińskim, że dosyć szybko uzyskamy informacje, jakie drogi serwisowe będą przekazywane poszczególnym samorządom, w tym również gminie Nadarzyn, a jakie na przykład powiatowi pruszkowskiemu. I zobaczymy, czy istnieją techniczne możliwości, planistyczne i techniczne możliwości umieszczenia w pasie drogowym serwisówek, przynajmniej jednej nitki takiego szybkiego tramwaju, a jak nie, będziemy dalej wnioskowali o odgałęzienie WKD, które łączyłoby poprzez chociażby Otrębusy czy Komorów, Nadarzyn z Żabią Wolą, Szczanowym i dalej w kierunku Baranowa. I to bardzo dobrze, że myśli się o nowych ciągach komunikacyjnych, bo niestety w niektórych miejscowościach ten temat zaniechano gdzieś tam i cóż, tworzą się po prostu korki najzwyczajniej w świecie. Teraz o inwestycjach z innej nieco beczki, o inwestycjach oświatowych. Był pan jak gdyby na objeździe szkół tutaj. Co dzieje się w szkole w Nadarzynie na przykład? Wiem, że będzie nowe skrzydło. Tak, prowadzimy trzy duże inwestycje oświatowe. Wymusiła je na nas nowa reforma oświatowa, a więc wracamy do ośmioklasowych szkół podstawowych. W związku z tym, mimo że mamy bardzo dobrą bazę oświatową na terenie gminy, to niektóre te szkoły są po prostu w tej chwili za małe. W związku z tym trwa rozbudowa szkoły podstawowej w Nadarzynie, która wzbogaci się o skrzydło, której będzie oprócz dużej, przestronnej jadalni i stołówki również ulokowana świetlica, a także część klas lekcyjnych. Podobna inwestycja tworzona, budowana jest, realizowana jest w tej chwili w szkole podstawowej w Mochowie, natomiast w Kostowcu jest budowana sala gimnastyczna. Jest to jedyna szkoła, która takiej sali gimnastycznej w naszej gminie nie posiadała. W związku z tym od czasu do czasu po gospodarsku objeżdżamy te inwestycje, rozmawiamy z wykonawcami. Właściwie to jest jeden wykonawca, bo jedna firma realizuje te trzy projekty. Wszystko wygląda... Kiedy one zostaną zrealizowane? Terminy oddania do użytku, jak to wygląda ta sprawa? Terminy realizacji do 30 czerwca. Na razie mamy zapewnienie, że mimo, że jest ciężko, bo tych prac jest bardzo dużo, mamy zapewnienie, że wszystko odbędzie się zgodnie z harmonogramem. W związku z tym trzeba wierzyć, że firma pana Bronka Gawrylczyka, tak się nazywa szef firmy, firma Elos Sochaczewa, zrealizuje nam te inwestycje w terminie. Bardzo na to liczę. Objeżdżał pan szkoły, ale także i drogi, które od razu kwalifikują się do liftingu, a które poczekają jeszcze. Podjąłem decyzję, że będziemy realizowali inwestycje drogowe, naprawy dróg miejscowościami. Tak? W tej chwili trwają prace w miejscowości Rusiec, w sołectwie Rusiec, gdzie kilka dróg uzyska nową nawierzchnię z destruktu, a nawet nakładkę asfaltową. Później systematycznie firma, która to realizuje, będzie wchodziła do poszczególnych następnych miejscowości. Ten harmonogram staramy się opracować jak najszybciej. Oczywiście on też zależy od szeregu innych rzeczy, jak chociażby to, że realizowane są na przykład podłączenia gazowe czy wodociągowe, więc musimy to dobrze zaplanować, żeby za chwilę nie mieć problemu, nie trzeba było naprawiać tych dróg z powrotem. Staramy się to robić na bieżąco. Do tej pory pogoda nam sprzyjała. Mam nadzieję, że tak będzie. Plan zakłada, że do jesiennych roztopów kilkanaście dróg w gminie uzyska nową nawierzchnię. Między innymi w tym celu byłem również wczoraj u dyrektora Kwiecińskiego, do którego jako gmina wystąpimy o 15 tysięcy ton destruktu. Mam nadzieję, że uda nam się to zrealizować. Wstępnie z lekkim uśmiechem dyrektor obiecał, że zrobimy wszystko, co jest możliwe, więc będziemy go tutaj trzymali za słowo i mocno cisnęli, żeby się tak stało. A jak wygląda sprawa ścieżek rowerowych, bo gdzieniegdzie na pewno by się przydały? To znaczy ścieżki rowerowe gdzieniegdzie, jak pan to powiedział, już są. Inwestycja trwa. Jesteśmy jedną z gmin, która jest najbardziej zaangażowana wykonawczo w ścieżki. Mamy tutaj takie dwa jak gdyby etapy. Pierwszy etap będziemy oddawali
w czerwcu, drugi etap pod koniec sierpnia. I generalnie pierwszą część budowy ścieżek rowerowych chcemy właśnie w sierpniu zakończyć, rozliczyć się z ZIT-em. Natomiast w wakacje mamy już decyzję, o którą no, musieliśmy trochę powalczyć, ponieważ wypadliśmy z drugiego etapu ścieżek rowerowych, ale decyzja zapadła, będziemy mieli drugi etap ścieżek rowerowych, podpisujemy umowy w sierpniu. A jakie inwestycje, teraz troszeczkę zmienię temat, gmina Nadarzyn ma w planach realizować wspólnie z powiatem pruszkowskim, bo też się panowie spotkaliście, tak? Tak, i to kilkukrotnie spotykaliśmy się z powiatem. Muszę powiedzieć, że nie są to łatwe rozmowy, no ale wiadomo, jest to rok, w którym każdy chciałby zrealizować jak najwięcej. Dobrze, że jest wola rozmowy. Mam nadzieję, że będzie również wola wykonania. Powiat przewiduje jedną tak naprawdę inwestycję dużą na terenie gminy Nadarzyn. Jest to przebudowa skrzyżowania drogi osiedlowej. To jest droga gminna przy szkole podstawowej w Rózcu z Aleją Kasztanową. To jest droga powiatowa. Tam ma być wykonany lewoskręt. To niewiele, panie wójcie. Tak, no niestety niewiele. Natomiast z prac bieżących powiat chciałby dokonać naprawy nakładki i to już zostało jak gdyby podjęte, ta decyzja, nakładki na końcu ulicy Grodziskiej w Starej Wsi. Trwają rozmowy o tym, żeby powiat naprawił, położył nakładkę asfaltową, na czym nam bardzo zależy, bo to ze względu na objazdy, korki, które się tworzą w Nadarzynie. Już o tym mówiłem wcześniej. Zrobił to na ulicy Klonowej do wysokości ulicy Wojskowej. Natomiast deklarowano również nam chęć położenia nakładki na ulicy Kasztanowej. I to praktycznie zakończyłoby działania powiatu. No cóż, mam nadzieję, że uda się te zadania zrealizować. Co prawda powiat oczekuje od nas współdziałania i deklaracji finansowych, ponieważ nasz budżet jest już mocno napięty i zaplanowany. Nie mamy zbyt wielkich ruchów, ale na pewno dla dobra mieszkańców będziemy chcieli się do tych inwestycji dołożyć, jeżeli będzie taka potrzeba. Dariusz Zwoliński, wójt gminy Nadarzyn, jest gościem Radia Bogoria. Jesteśmy w radiowym studiu w Nadarzynie. Pan Janusz Rejkowski będzie pana zastępcą, jest nowym wicewójtem Nadarzyna. Skąd taka potrzeba? Jest tak dużo obowiązków, że zdecydował się pan zatrudnić zastępcę? I dlaczego taki wybór? Deklarowałem, że będzie zastępcą wójta gminy Nadarzyn człowiek, który jest doświadczonym samorządowcem i jest spoza gminy. Był w Raszynie wójtem, tak? I to przez 4 kadencje, zdaje się. Pan Janusz Rejkowski jest bardzo doświadczonym samorządowcem. Oczywiście trochę czasu będzie musiało upłynąć, zanim, że tak powiem, pozna teren. Momentami gorący teren Nadarzyna. Myślę, że to jest bardzo dobra decyzja. Oczywiście, że tych prac jest bardzo dużo. Właściwie można byłoby pracować 24 godziny i jeszcze mieć poczucie, że się nie zrobiło połowy rzeczy, które należałoby zrobić. W związku z tym staramy się tą pracę tak organizować, żeby no po prostu jak najwięcej działań realizować. Bardzo liczę na doświadczenie pana Janusza. Między innymi to doświadczenie, a także i kontakty, które przez lata jak gdyby sobie wyrobił wśród samorządowców. Owocuje, mogą być pomocne. Mogą tak? być pomocne, owocuje tym, że no, łatwiej nam się rozmawia chociażby o transporcie szynowym w Nadarzynie, w Warszawie, czy w Urzędzie Marszałkowskim. Tak samo pewnie na doświadczenie pana Tomka Muchalskiego liczy też. Tak, pan Tomek pozostał na umowę zlecenie w Urzędzie Gminy w celu dokończenia pewnych działań inwestycyjnych, które tutaj gmina realizuje. Tak, oprócz inwestycji drogowych realizujemy bardzo ważne zadanie, na które w tym roku gmina przeznacza ogromne środki. Wspólnie z przedsiębiorstwem komunalnym Nadarzynie to jest kanalizacja. Czekamy na operacje prawne, aby móc rozbudować oczyszczalnię ścieków w Walendowie. Modernizacja czeka również oczyszczalnię ścieków w Mochowie, a także w Nadarzynie. I to otworzy nam możliwość i drogę kolejnych działań inwestycyjnych związanych z budową sieci kanalizacyjnej.
w poszczególnych sołectwach. Jeszcze w tym roku ogłosimy pracę. Tak na pracę w Miłośle, Zalin, Rzut, Rusiec, Zawiesi. To są naprawdę podtępnia. Czyli z rozmachem. Tak, dużym. Z bardzo dużym rozmachem. I potrzeba tego, żeby... ponieważ no, obecny rynek jest przede wszystkim rynkiem wykonawcy, nie rynkiem inwestora. Tak? Często musimy niestety odwoływać przetargi ze względu na zawyżone, no może nie zawyżone, ale na bardzo wysokie koszty, które proponują nam wykonawcy. Szukamy innych, tańszych. Bardzo wysoki jest również koszt nadzoru tych inwestycji, a mając doświadczonego pracownika, który przez wiele lat takie działania prowadził, który jest dziesięciokrotnie czy stukrotnie tańszy niż nadzór zewnętrzny. No nie, mamy jak gdyby tutaj wyjścia i trzeba korzystać z doświadczenia tych pracowników, które posiadamy. Praca w charakterze wójta to w zasadzie nie praca, a wręcz służba w pewnym sensie, bo spotyka się pan z mieszkańcami, no nie tylko mieszkańcami, samorządowcami, ale teraz o mieszkańcach może. Z jakimi najczęściej problemami do pana przychodzą? Bo wiem, że u pana jest tak, że jeśli ktoś jest, to on zawsze będzie przyjęty. Tak, tak było zawsze. Urząd Gminy... może nie wszystkie, ale część urzędów gmin jest, że tak powiem, może nie tak otwarta jak akurat nasz urząd. Faktycznie, zaczynałem od tego, że codziennie praktycznie każdy z ulicy czy też na zapis mógł przyjść do gminy. No niestety potem, że tak powiem, nawał innych obowiązków, potrzeba nadzorowania, prowadzenia inwestycji i tak dalej spowodowała, że ograniczyłem to te spotkania do 2 dni w tygodniu. Jest to poniedziałek i piątek, kiedy można się zapisać. Tych spotkań jest naprawdę bardzo wiele. Problemów jest mnóstwo. Część tych problemów sięga jeszcze poprzedniego stulecia, więc naprawdę... A jakie najczęściej się powtarzają, jeśli chodzi o mieszkańców? Melioracja, czyli odwodnienia, drogi kwestia przejęcia dróg, kwestia budowy dróg, kwestia kanalizacji, wodociągów, bardzo dużo problemów rozwiązujemy. Oczywiście są również związane z potrzebami socjalnymi mieszkańców, które też staramy się rozwiązywać w miarę naszych możliwości. Te spotkania dają mi bardzo dużo, bo pokazują przede wszystkim, jakie są potrzeby, tak? I jakie będą kierunki przy tworzeniu nowego budżetu na następny rok. I to... Czyli na brak pracy to pan nie może narzekać. No nie. Powstaje aplikacja Mój Nadarzyn. Co ona da? Trwają jej testy. Co ona da mieszkańcom tak na zakończenie już? Jest to jedna z deklaracji, które składałem w okresie wyborczym, że powstanie aplikacja Napraw To. I taką aplikację jak gdyby zaczynamy powoli wdrażać. Na razie ona jest na etapie testów. Za chwilę ogłosimy nabór do osób, które chciałyby tą aplikację u siebie na telefonach testować. No i trzecim jak gdyby etapem, myślę, że to nastąpi gdzieś już na początku czerwca, podłączenie tego do systemu. No oczywiście nie wystarczy zgłosić potrzeby naprawy. Satysfakcjonujące działanie będzie wtedy, kiedy ta naprawa nastąpi, i to w szybkim czasie. Tutaj jest zadanie, które otrzymało przedsiębiorstwo komunalne Nadarzyn. To ono będzie tak głównym odbiorcą tych wszystkich wezwań, czy większości wezwań. I myślę, że to zadziała. No, wiadomo, że na to trzeba czasu. To, co sobie, że tak powiem, wymyśliłem, do czego będziemy dążyli w przyszłości, jeżeli taka szansa nastąpi, to jest posiadanie grupy interwencyjnej w PKN-ie. Na dzień dzisiejszy nie jest problemem może zatrudnienie ludzi, tylko wyposażenie w odpowiedni sprzęt. Do czasu, dopóki to nie nastąpi, będziemy korzystali z takich grup naprawczych zewnętrznych, którym PKN będzie zgłaszał, tak? Drogowcy będą mieli swoje zadania na drogach i inne osoby będą na przykład realizowały wdrożenia przepustów czy rowów. Panie wójcie, dziękuję serdecznie. Dariusz Zwoliński, wójt gminy Nadarzyn, był gościem studia radiowego w Nadarzynie. Ja oddaję już głos do studia w Grodzisku Mazowieckim. Kłaniam się nisko. Do widzenia. Gość Radia Bogoria.